No dzień dobry. Mamy już początek kwietnia. Połowa kwietnia to najlepszy termin do wysiewu traw. Jest jeszcze wilgotno, jest nie gorąco. Mam nadzieję, że takie gorąco nie będzie. Pada w każdym tygodniu, chociaż 3 dni. Także idealny termin na wysiew traw. Trawkę, tak jak każdą inną, nawet ta samo nawożąca się, przygotowujemy tak samo jak pod zwykłą trawę, glebę. Czyli gleba musi być uprzednio zjeżdżona. Co tu miało miejsce, to będzie raczej bardziej dosiewka niż sianie nowej, ale będzie dużo miejsc, w których będzie trawa zupełnie nowa, bo były to olszyny. Teraz robimy siew trawy z mikrokończyną, czyli trawa samonawożąca się. Ja wszędzie na terenie mam taką trawę. Oczywiście tego nie robiłem specjalnie. Sama się to kończynka porozsiewała i zależało mi na tym, ale tu posiejemy i tak, żeby nie stracić pięknego widoku z dronu. Posiejemy taką trawę już z mikrokończynką, żeby ona niczym nie różniła się od tej mojej trawy, czyli żeby była soczysta, żeby była zielona i żeby tak było zawsze przez całe lato. I trawnik jak przygotować? Pokrótce. Glebogryzarka, równanie, grabienie druciakami, siew trawy, grabienie i potem z powrotem. Jeszcze raz grabienie w poprzek i wzdłuż. Oczywiście między tymi wszystkimi grabieniami siejemy sobie trawkę i wszystko będzie. O, okej. Okay. Takie zwykłe druciaki, jedno albo drugie, jakie mamy. O, tak żeby przygotować glebę pod wysiew. Jak już mamy taką glebę przygotowaną, to wtedy rozprowadzamy trawę i znowu takimi druciakami leciutko ściągamy wzdłuż i w poprzek, tak żeby część tych nasion na pewno się przykryła. Zwłaszcza tu chodzi o tę mikrokończynkę, ona ma bardzo drobne nasionka, tak? To ona raz, dwa przy takim lekkim ruszeniu powinna wpaść, nie? Michalinka, tą trawę. I myślę, że już za miesiąc będzie tu przestrzeń ładna, zielona, nie będzie tu widać, że my coś żeśmy tutaj pozmieniali.
filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność, zapraszamy do naszego sklepu internetowego zielonepogodowie.pl. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz u nas poradnik lub inne produkty, będzie dla nas największą pomocą w prowadzeniu tego kanału. Dziękujemy. Dziękujemy. Krzyczą, nie? Nie.